Prawie gotowe! No, mama mówi, że muszę dbać o włoski. O, ale okropny pryszcz! Nie, lepiej go nie wyciskać. Może chociaż troszkę? Och, jedna! Ale satysfakcjonujące! Lepiej zetrę te breje. O, jak kremik. Zrobione? Pora iść spać. Ach, jak mięciutko. O, ale się wyspałam. Nic nie widzę. Gdzie moje okulary? Teraz lepiej. Nie, wcale nie. Jestem cała w pryszczach. Co się stało, kochanie? O, znaczy, witaj, skarbie. Wyglądam okropnie. Zaraz coś zaradzimy. Zrobimy delikatny makijaż. Nie przejmuj się. Zazwyczaj wystarczy odrobina korektora. Myślisz, że to pomoże? Nie. O nie! Szukaj dalej. O, a może to? A co to jest? Plastry na wypryski. Są bardzo użyteczne. Zaraz ci pokażę. Dobrze, że mamy ich sporo. Przydadzą się wszystkie. To wszystko? Spokojnie, to jeszcze nie koniec. Dobrze, możemy je teraz zdjąć. Pryszcze zniknęły. Koniec z wypryskami. Zobacz. Wow, co to za czary? Niesamowite. Dzięki, mamo. Nie ma za co, skarbie. Jesteś kochana. Polub i subskrybuj, żeby być na bieżąco. Witam, usiądź. Przepraszam, jestem tu nowa. Zaczniemy od piłowania. O, tylko ostrożnie. A teraz kolor. Który wybierasz? Ups. Ten błękitny. Dobra decyzja. Zaczekaj. Uważaj! O nie! Spójrz, co narobiłaś! To był wypadek! Hej, jesteś tu? Juhu! O, zamyśliłam się. Mogę to pożyczyć? Mój beret? Nie, pędzelek. Okej. Przyda się. Zdejmij pędzelek z rączki, a następnie włóż go do butelki z lakierem. Możemy brać się za malowanie. W ten sposób nic się nie rozleje. Lakier przechodzi z buteleczki wprost na paznokcie. Wow, sprytnie! Jak? No, wyglądają wspaniale. Z pewnością polecę cię przyjaciółkom? Będzie mi bardzo miło. Proszę, zasłużyłaś. Dzięki! Pa! Muszę to opatentować! Okej, przebieramy się. Położę was tu na chwilę. Uwielbiam tą bluzę. O, hej, Jennifer! Hej, Kate! Zaraz, co to ma być? O nie, ma takie same buty co ja, a byłam jedyna w szkole. Muszę coś z tym zrobić. O tak, już wiem. Trzeba się zakraść. Mam je, teraz je tylko schowam. Na górę, hop! Uważaj, z kim pogrywasz, odgapiaro. Ej, gdzie moje buty? Przecież to były. Jennifer, co z nimi zrobiłaś? Zawsze jest dla mnie taka wredna. I co mam teraz zrobić? Nie mogę ćwiczyć na boso. Hej, chyba wpadłam na fajny pomysł. Chodź do mnie, baloniku. Dobra, co jeszcze? Wcale nie jesteś lepsza. Pora rozwiązać ten problem. Wystarczy położyć go na ziemię i nadepnąć. Teraz, kiedy idealnie przelega, schowam końcówkę. Dobra, czas na drugiego buta. Gotowe! Wyglądają jak baletki.
Okej, mogę iść na WF. Co ona ma na sobie? OMG! Co to za ciżemki? To nie balony czasem? Zaraz się posikam ze śmiechu. Śmiejcie się, mam to gdzieś. Przyszłam na WF, a nie na pokaz mody. Polub i subskrybuj, żeby być na bieżąco. Co za wspaniały dzień! Świetnie się bawiłam. Wow! Auć, to bolało. Na szczęście nikt chyba nie widział. Tfu! O nie, moja sukienka! Podarła się! Da się naprawić. Matka natura byłaby dumna. I ja też. Nie wierzę, że zaspałam. Grunt, że dotarłam do szkoły na czas. Muszę się przebrać na WF. Przynajmniej tego nie zapomniałam. Ledwo zdążyłam. Już jestem! Co za bałagan! Dzieciaki nigdy po sobie nie sprzątają. Do czego to doszło? Że nawet ciuchy wyrzucają. Co oni by beze mnie zrobili? Byłby tu jeden wielki syf. Dobra, wreszcie skończone. Dobry mecz. Czas się przebrać z powrotem. Hej, gdzie reszta moich ubrań? Zostawiłam je tu. Ktoś je zabrał? Przecież nie pójdę tak na lekcję. Chusta mi została. Może się przydać. Złożę ją na pół i owinę sobie wokół talii. Najpierw ten koniec, a potem drugi. Wezmę gumkę do włosów i zamocuję na niej oba końce. Powinno się trzymać. Wow, uwielbiam to. Przynajmniej butów mi nie zwinęli. Fajny styl. Uff, co za dzień. Dom wysprzątany. Wszędzie odkurzone. Jeszcze tylko prasowanie. Haruję normalnie od samego rana. Ale czasami trzeba ogarnąć w domu. Prasowanie prawie skończone. I sobie odpocznę. Może obejrzę jakiś film? Kto to dzwoni? Prasowanie poczeka. Słucham? Cześć! Co takiego zrobiła Mindy? Ha, ha! Koniecznie musimy się spotkać. Uch, co to za zapach? Śmierdzi spalenizną. O nie, żelazko! Zrobiło dziurę w koszulce. Jest do wyrzucenia. Chyba że... Mam pewien pomysł. Potrzebuję tylko trochę inspiracji. Zobaczmy. Śliczne i kolorowe. Umieszczę stronę nad dziurą. Wezmę folię spożywczą i przykryję nią obrazek. Przytnę do właściwego rozmiaru. To załatwione. Następnie wezmę papier do pieczenia. Położę na wierzch, tak żeby zakryć cały obrazek. Teraz zgrzewanie. Przejadę gorącym żelazkiem. Tym razem nie zrobi się dziura. Znam się na prasowaniu, jeśli akurat nie gadam przez telefon. No i jak wyszło? Odkleję papier. Dokładnie o to chodziło. Powinnam spalać więcej ubrań. Hej, jestem projektantką mody. Jestem spóźniona. Mogą być te szpilki. Nieźle wyglądam, ale którą torebkę wybrać? Dodatki są bardzo istotne. Ta pasuje do sukienki. Sama nie wiem. Może jednak nie. Co mam do wyboru? Niby okej, ale gryzie się z butami. Następna. Ta jest obiecująca. Uwielbiam ten kolor. Ale jakoś nie zachwyca. Odpada. Nie, do kitu. Nie ma mowy. Jeszcze czego? To już cała moja kolekcja. Żadna nie pasuje do mojego stroju. W sumie po co komu torebka? Można wszystko nosić w rękach. Niezbyt praktyczne, co? Zaraz. To jest to! Mam plan! Włożę pieniądze do portmonetki. A makijaż się zmieści? No jasne, całe szczęście. To mi się podoba. Moje buty wyglądają cudownie. Mogę iść na randkę. Ej, no już, już cicho. Tak mi się dobrze spało. Nie znoszę wcześniej wstawać. Reny, moje włosy. Koniecznie muszę je umyć. Spróbujmy jeszcze raz. Znacznie lepiej. Jeszcze tylko wysuszyć. Och, moja skóra jest taka matowa. Ale spoko, coś na to poradzimy. Mam specjalną maseczkę do twarzy. Mówię wam. Działa jak marzenie. Zaraz będę promieniała. Nos też. Czego to się nie robi dla urody? Teraz tylko czekać. Nie mogę tak iść spać. Uff, ciężka robota. Zmęczyłam się. Nic się nie stanie, jeśli na chwilkę przymknę oczy. Co? Musiałam zasnąć. Która godzina? Tylko nie to. Zostawiłam maseczkę za długo. Nie schodzi. Wszyscy się na mnie gapią. Wyglądam lepiej niż panna młoda. Starzej się z wdziękiem, mówili. Nie! Nie dopuszczę do tego.
Okej, kombinuj. Musi być jakieś rozwiązanie. Odkurzacz! Wyssie mi maseczkę z twarzy. Nie ma co. Wóz albo przewóz. Hej, to działa! Maseczka znika. To takie proste. Całkiem miłe uczucie. Prawie skończone. Już, cała zniknęła. Moja cera jest nieskazitelna. Jeszcze tylko jedna rzecz. Spadaj do kosza. To będzie nasz mały sekret. Polub i subskrybuj, żeby być na bieżąco. Pora na dekoracje. Kto nie lubi arbuza? Wyglądają i smakują wspaniale. Jeszcze tylko zasłony. To już chyba wszystko. Wyszło świetnie. Chwila. Prawie bym zapomniała. Mój arbuz. Przepiękny. Zaniosę go do salonu. Nie! To takie niesprawiedliwe! I co ja teraz zrobię? O, już wiem! Zamknięte! Muszę koniecznie kupić arbuza! Sama go sobie poszukam. Tu chyba nie. Może tutaj? To nie był najlepszy pomysł. Nareszcie! Pyszne arbuzy! O nie, moja koszulka! To teraz nieważne. Zaraz, przecież nie mam żadnej torby. Ale wiem, co zrobić. Najpierw powiększę te dziury w mojej koszulce. I tak już jest zniszczona. Okej, ściągnę ją i wywrócę na drugą stronę. Następnie zawiążę na niej supeł. Idealnie! Arbuz zmieści się w niej w sam raz i mogę go teraz zanieść do domu. Mam już wszystko, czego potrzebuję. Udało się. Położę go tutaj. Ta torba okazała się bardzo przydatna. Hej, czy to arbuz? Mogę kawałek? Jest soczysty. Uwielbiam. Dopiero co wyniosłam śmieci, ale jestem zmęczona. Najchętniej bym się zdrzemnęła. Ale cuchnie. O nie, Chris. Nie może mnie taką zobaczyć. Wyglądam jak worek na śmieci. Muszę coś szybko wymyślić. Czemu musiał usiąść akurat tam? Schowam się i poczekam, aż pójdzie. No dalej, Chris, idź sobie. O nie, zbliża się. Co robić? Nie mam innego wyjścia. Co? Nie wierzę. Zaraz tam będę. Auć, teraz naprawdę wyglądam jak worek na śmieci, ale przynajmniej się nie zbłaźniłam. Nie, to nie jest dobry pomysł. Myśl, musi być jakiś sposób. Może znajdę coś w śmietniku. Nie mogę teraz zbytnio wybrzydzać. Mogło być chyba gorzej, nie? Co? Nie wierzę. Wszystko okej, ziomek? Ta, idź sobie. Zaraz, czy ja cię skądś znam? Luna? Cześć, Chris. Co ty tu robisz? Wyglądasz jak jakiś kloszard. Aż tak źle? Żenada. Ależ on jest niemiły. Nie, musi być inne wyjście. Co za pech. O, co my tu mamy? Co jest? Potrzebuję twojej sukienki. Dam ci swoją bluzkę. Chyba zwariowałaś. Ew. Ja bym się zamieniła. Zaraz, już wiem. Wyjmę ręce z rękawów. I wyciągnę je górą. Teraz zwiążę rękawy wokół talii i przewiążę za szyją. Całkiem ładnie. A, jeszcze włosy. Od razu lepiej. Co? Nie wierzę. Zaraz tam będę. Chris? Hej, wracaj tu. O, cześć. Jak tam? Hej, Luna. Świetnie wyglądasz. Jak miło, że zauważyłeś. Jaki on jest zabawny. O, jak słodko. Nie wierzę. Chris właśnie zaprosił mnie na randkę. Co? Zazdrosna? Nie. Sama zobacz. Mi też zaproponował randkę.
Jak on mógł mi to zrobić? Faceci to świnie. To musi być jakaś pomyłka. Racja, nie zapraszałby ciebie na randkę przecież. Tylko jedna z nas może się z nim umówić, jasne? Dobra, ale to będę ja. Tak, no to jeszcze zobaczymy. To ja go oczaruję. Ja też potrafię zauroczyć. Ja chciałam użyć tego koloru szminki. Ojej, jak mi przykro. Niepotrzebnie. To moje ulubione kolczyki. Ja i tak za nimi nie przepadam. Te są o wiele bardziej stylowe. Tak sobie to tłumacz. Biorę torebkę. Ja też. Ta. Chyba żartujesz. I tak wygląda jak jakaś taniocha. Te dżinsy pasują do wszystkiego. One są moje. Chyba śnisz. Puszczaj. Ja miałam je pierwsza. Przestań. Zmuś mnie. Uch. I patrz, co narobiłaś. Możesz je sobie wziąć. Powodzenia. Ale... I co ja teraz zrobię? Nie mogę ich przecież założyć. Chyba, że... Muszę powiększyć tę dziurę. Włożę teraz ręce w nogawki. I przełożę spodnie przez głowę. O tak, teraz wystarczy je wyrównać. Wow, wyglądają szałowo. Pora się zbierać. Nie tak szybko. Nieźle, prawda? Przyznaję, że mi zaimponowałaś. Na razie. Z drogi! Chris? Kto z nim jest? Wow. O, cześć dziewczyny! Och, on ma brata bliźniaka! Zapomnijmy o tym, co? Zapraszam przodem. Czekam na Mindy. O, już tu jest. Do zobaczenia. Hej, jak tam? Idziemy? Nie mogę wstać. Dziwne. Nie jest dobrze. To świeża farba. O nie, nie zauważyłam tabliczki. Czemu to zawsze musi się przydarzyć akurat mi? Nie mogę wstać. Przykleiłam się. Ha, ci ludzie nigdy się nie nauczą. I co teraz? Zaraz, czy ja czasem nie użyłem przypadkowo kleju? Ups, udawaj, że tu nie pracujesz. To na nic. Utknęłam tu. Czekaj, pomogę ci. Myślałam, że to pomoże. Ciągnij mocniej. No dalej, złaź z mojej łapki. Co za katorga. Ach, jestem wykończona. Nic mi nie mów. Jak to wygląda? Tylko mów prawdę. Tragicznie, prawda? Niestety. Zaczekaj. Chyba mam pomysł. Potrzebne mi będzie tylko kilka rzeczy. Pożyczam. A tak lubiłam te dżinsy. Dobra, zaczynamy. Nic się nie bój. Popsikamy je farbą jeszcze bardziej. I użyjemy ciekawych wzorów. Będzie wyglądać ekstra. Jeszcze kilka linii tutaj. O, to będzie idealnie tu pasować. Powinnam zostać projektantką. Tył już gotowy. Teraz przód. Ten kartonik ochroni skórę przed poplamieniem. Powinnaś mi jeszcze za to zapłacić. Ha? Zostało kilka drobnych elementów i... Gotowe! Jak się podoba? Wow, są niesamowite! Dżinsy według własnego projektu. Jesteś genialna. Od czego są przyjaciele? Chodźmy. Gdzie moja farba? Musi gdzieś tu być. Uff, prawie ją zgubiłem. O, chyba właśnie popełniłem duży błąd. Och, kolejny dzień w szkole. Dobrze, że przynajmniej mam telefon. O nie, moja koszulka. Nie mogę się tak pokazać, ale chyba mogę to naprawić. Przy użyciu kredek. To się może udać. Przykleję kredki do koszulki, jedną po drugiej.
I tak od góry do samego dołu, żeby zakryły całą plamę. Wygląda nieźle. Bardzo kolorowo. To będzie nasz mały sekret, okej? Och, dziękuję, dziękuję. Wiem, wyglądam niesamowicie. Byłabym jak królowa balu, ale najpierw muszę znaleźć sukienkę. O, nie, brzydka. Byle jaka. Żadna mi się nie podoba. Za to, to jest moja nowa sukienka. Co za szyk i elegancja. I te ozdoby. Olśniewające. To sukienka moich marzeń. Świetnie by na mnie leżała. Że niby jaka cena? Tyle za sukienkę? To jakieś szaleństwo. Nie wiem, czy mnie stać. Przekonajmy się. Szczerze wątpię, żeby to wystarczyło. To nie na mój budżet. Mogę sobie pomarzyć. Chwilka. Mam pomysł. Przyda mi się to. Zamienię to w coś wyjątkowego. Położę na stole. Wezmę czarny pisak. Narysuję linię w poprzek klatki piersiowej. Na ramieniu. Oczywiście po drugiej stronie też. I wreszcie na szyi. Następnie wezmę nożyczki. I potnę na kawałki wzdłuż linii. Pocięłam też paski od blaskowego materiału. Przykleję je na całej powierzchni. I gotowe do noszenia. Wow, wygląda świetnie. Zwłaszcza w połączeniu z błyszczącymi spodniami. Robi wrażenie. I było takie łatwe do zrobienia. Czas na zabawę. Nową królową balu zostaje Jasmine. O, Rety! To takie relaksujące. Jak to miło dla odmiany, bo tak rzadko mam czas dla siebie. Wykorzystam go jak najlepiej. Wiadomość? Od Justina. Za kwadrans? O, rany! Zupełnie zapomniałam o randce. Muszę się pospieszyć. Nie ma czasu na układanie włosów. Troszkę pudru? Starczy. Ta koszula jest urocza. Prawie gotowa. Te dżinsy dobrze na mnie leżą. Ciaśniejsze niż mi się zdawało. No wciskaj się. Nie mam na to czasu. Pupa mi urosła, czy co? O! Teraz to się wkurzyłam. Spróbuję jeszcze raz. Uf, udało się. Co za ulga? Wszystko pod kontrolą. Mogę iść. Zaraz. Tylko nie to. Coś mi wiało po udach. Aaaa! Katastrofa. Co znowu? Muszę się przebrać. I to szybko. Chyba, że... Już wiem. Przyda mi się ta koronka. I nożyczki. Przetnę koronkę na pół i zrobię rozcięcie wzdłuż szwu dżinsów. Na całej długości nogawki. Nałożę klej na szef i przykleję do niego koronkę. Musi się mocno trzymać. I to właściwie tyle. Tak to sobie wyobrażałam. Niech no tylko Justin mnie zobaczy. Kto by pomyślał? Spódnica maxi ze zwykłych dżinsów. Hej, już wychodzę. Niezły wycisk. Wszystko boli. Ale o to właśnie chodzi. Bez bólu nie ma mięśni. O, Rety, Justin się na mnie patrzy. Powinnam zagadać? Patrzę na siebie w lustrze. Serio? To przyciągnie jego uwagę. Zrobię mu prawdziwe widowisko. Nadal nic? Spróbujmy inaczej. Zmysłowe rozciąganie szyi i zarzucanie włosami. Sprawdza się w reklamach szamponów. O, kręci mi się w głowie. Och, nie mogę dłużej, a on wciąż mnie ignoruje. Psujesz mi klimat. Tylko ja i mój biceps. Wow. Koleś jest dziwny. Nie rozumiem. O nie, moje włosy to jakaś masakra. Muszę coś z tym zrobić. I nawet mam pomysł. To będzie genialne. W końcu na mnie spojrzy. Wezmę makaron piankowy. Odetnę z niego kawałek. Tyle starczy. Zawinę na nim moje włosy. Jak przy zawijaniu loków. Muszę to jakoś umocować. Ta siatka załatwi sprawę. Idealnie. To samo z drugiej strony. Błyskawiczne loki. Wystarczy chwilkę poczekać. Justin osłupieje. Hej, Justin! Czego? Co to ma być? Patrz i podziwiaj. Jakbym wyszła od stylistki. Czegoś takiego na siłowni nie widziałem. To już ostatni? Jeszcze klasyczny zarzut włosami? I jak? Podoba ci się? Wow, wyglądasz niesamowicie. Na taką reakcję liczyłam. Wiedziałam, że to zadziała. Hej, Jasmine, chcesz się później spotkać? Możesz popatrzeć, jak pakuję. Może po prostu chodźmy na kolację. Tutaj nieźle wyszedł. Ale poza? Jest taki pewny siebie. To chyba moje ulubione. Jakby patrzył prosto na mnie. Bylibyśmy świetną parą. Zaraz, czy to ma tatuaż? Całkiem interesujący. I to serduszko. Urocze. Może też powinnam zrobić sobie dziarę. Moje ręce są jakieś takie nudne. Tyle, że to chyba boli.
Ale mam przecież te naklejki. Zamiast prawdziwego tatuażu, nieszkodliwy zamiennik. Warto spróbować. Odkleję podkład i umieszczę go na ramieniu. Mocno docisnę. Teraz makijaż. Najpierw pomarańczowy. Chcę zakryć serduszka. Następnie niebieski cień do powiek. To będzie coś wspaniałego. Efekt ten sam co tatuaż, ale bezboleśnie. No i w każdej chwili można zmyć. Wow, lepsze niż przypuszczałam. Czas na selfie? Wrzucę to na profil. Mam nadzieję, że Justin zobaczy. Hej, od razu mnóstwo lajków. Wiadomość. Od Justina. No pewnie, że tak. Mam randkę z Justinem. Uhu! Lepiej się przygotuję. Aby przemienić nudny element garderoby w coś fantastycznego, czasem wystarczy tylko odrobina koloru. Dzięki niemu ubranie może też stać się o wiele cenniejsze. A wiecie, co to znaczy? Więcej kasy, złotka! Uff, jestem gotowa! Uch. Dzięki temu będę bogata! Hej, zobaczcie mój nowy produkt! O, cóż za wyjątkowy but! Muszę go mieć! Wszyscy znajomi będą mi zazdrościć. Ach, pasują idealnie. Są super. Dziękuję. Mua, mua. Muszę lecieć. Okej, zobaczmy. Chyba zarobiłam już na czynsz. Witaj, świecie. To będzie wspaniały dzień. Oby był tak fajny jak ten strój. Wow! Spokojnie, spokojnie! A, czekaj! O nie! Lecę! O nie! Uff! Przepraszam, wszystko okej? Nie zauważyłam cię! Zazwyczaj dobrze jeżdżę na rolkach. Nasze buty uroczo razem wyglądają. Nie umiem być zła na miłośniczkę różu. Dzięki za wyrozumiałość! Hej, zobacz! Różowe kółka! Okej, chcę je mieć. Teraz idę po to. Mogę to kupić? Bosko, dzięki. Teraz jest moja. Ale zrobię parę poprawek. Wiecie, co zrobię? Przyczepię kółka do podeszew butów. W ten sposób stworzyłam nowe wrotki. Ale uczyńmy je nieco wygodniejszymi. Kto nie lubi różowego futerka? A do tego oczywiście świecidełka. Och, czyż nie są przeurocze? Ale ozdabianie zajmuje sporo czasu. O tak, przyspieszone tempo to dobry pomysł. I wszystko gotowe. Śliczne, nie sądzicie? Teraz muszę tylko postarać się, żeby nie upaść. Ale chyba dam radę. Gotowy do startu? I jedziemy! Widzisz? To świetna zabawa! Przyjaciółki na rolkach to przyjaciółki na zawsze! Wow! Uwielbiam moje nowe jeansy. Och! To Kevin! Chce iść ze mną do parku. Mój strój nadaje się idealnie. Oby jemu też się spodobał. Idę! Co za emocje! To będzie cudowny dzień! Zaczyna się naprawdę wspaniale. Och, witaj, słodki ptaszku! Życzę miłego dnia! Och. O! Ups! O nie! Coś ty zrobił! Pa! Och! Nie wierzę w to! To Kevin! Nie chcę, żeby mnie tak zobaczył! O! Momencik! Co to jest? Jakiś dzieciak ubrudził mnie czekoladą! Brzmi słabo! Ale chyba wiem, jak to naprawić! Serio? Jak? Pozwól, że trochę poczaruję. Najpierw wezmę brązową farbkę. I rozprowadzę ją za pomocą gąbki. Widzicie, jakie mamy ładne kółko? Teraz nałożę farbę na szczoteczkę do zębów i pomaluję nią krawędzie koła. Dzięki temu będą bardziej rozmyte. Wystarczą krótkie ruchy od wewnątrz do zewnątrz. Właśnie tak. Wygląda całkiem dobrze. Następnie wykorzystam jaśniejszy odcień brązu. Dzięki temu powstanie kontrast. A potem wezmę patyczek kosmetyczny i namaluję kropki czarną farbą. Już widzicie, co z tego powstanie? Trzeba pamiętać jeszcze o uroczej buźce. A okulary dodadzą mu jeszcze więcej uroku. Och, to o wiele lepsze niż plama. Z
skoro tak dobrze nam idzie, to domaluję jeszcze kapelusz. Kolorowanie zajmuje trochę czasu, ale już prawie gotowe. Nie zapomnijcie o rogach. Można użyć ciemniejszego koloru, żeby podkreślić rondo, a do tego narysować ładny wzorek. Na górze jeszcze jakiś fajny napis. I gotowe. Tadam! Wow! To niesamowite! A zaczęło się od plamy. Okej, muszę lecieć. Pa! Na razie, misiaczku. Hej, pst, pst. Chcesz jeszcze jednego? Mniam. Proszę bardzo, dobra robota. Dzięki. Piąteczka. Mam dziś ochotę na żółty czy różowy? Z pewnością żółty. Hej, co to za hałasy? O nie, mama wróciła. Muszę schować imprezowe ciuchy. Ciii. Nie domyśli się, że wyszłam. Ha, chyba wszystko jest tu w porządku. Miki już śpi? Wow, ale zmogła ją senność. Słodkich snów, aniołeczku. Ja też pójdę się położyć. Nie wierzę, że się udało. Teraz muszę tylko się wymknąć. Obym nie spadła, obym nie spadła. Wow. Trochę ziemi jeszcze nikomu nie zaszkodziło. O, to miejsce jest niesamowite. Ale ta piżama niezbyt. Na szczęście mogę ją trochę przerobić. Chyba nie sądziliście, że wejdę w piżamie do klubu, co? Wyciągnę rękę z rękawa i przewiążę go w ten sposób. Zobaczcie, jak fajnie. Nikt się nie domyśli, że to piżama. Cóż, muszę zrobić już tylko jedno. Tak jest, będę tańczyć całą noc. Zróbcie mi miejsce, dziewczyny. Ten DJ daje czadu. O, tak? Pokażę wszystkim moje ruchy. Och, sorki. Miki? Czy to ty? Chyba niedaleko pada jabłko od jabłoni. Czekaj! Ja też umiem się nieźle ruszać. Tak, jasne. Na pewno zapamiętam tę noc. O, ale dzisiaj będzie fajnie w szkole. O, fuj. Ale to nic. Czas się przebrać. Zobaczmy, co tu mamy. Co dziś wybrać? Zielony czy czerwony? Ten? Ech. Och. Och, nieważne. Dlaczego wszystkie moje ciuchy wyglądają jak pożarte przez szczura? Jest tu coś ładnego? Ciekawe, co zobaczę przez tę dziurę. Zabawne! Ale nie. Ach, tylko to mi zostało? Wow, ten kolor jest piękny. Biorę. A dziury są przecież modne, prawda? O, tak. Jak wyglądam w tym kolorze? Uważam, że wspaniale. Ui! Zakładam. Wow. Olśniewająco. Ach, no to idę. No dalej, Mandy, ruchy. Co to za bałagan? Ha? Miałam modową awarię. Z udziałem tornado? Nie podoba ci się mój strój? Chwila. A może założysz to? Moment, mam założyć twój t-shirt? No bierz. Nie będę wyglądać dobrze. Tylko przymierz, okej? O, jasne, leży jak ulał. O, przepraszam. Dzięki za pomoc. Ach, ten ciuch jest okropny. Chociaż właściwie, zróbmy z niego coś uroczego. Ten rękaw trzeba poprawić. Zyskałam zupełnie nową bluzkę. Czas ją przetestować. Wow, ale fajna bluzka. Musisz nam powiedzieć, gdzie ją kupiłaś. Wow! Cóż, nigdzie nie ma takiej drugiej. Prawda? O, czekaj, jesteśmy na miejscu. Możecie wejść. Miłej zabawy, dziewczyny. Ha? Wpuszczają tylko w sukienkach? Wygląda na to, że ja wchodzę. I tak mnie tutaj zostawisz? Idę stąd.
Witam, jeden bilet, proszę. Chcę dziś zaszaleć. Wpuścisz mnie? Nie ma sukienki, nie ma imprezy. A co powiesz na to? Pieniądze tego nie załatwią. Że co? Okej, okej, rozumiem. Trzymaj. Powiedziałem już, że nie chcę kasy. Ach, już wiem. Może w takim razie zrobimy wymianę? Cóż, na to mogę się zgodzić, tylko daj jeszcze trochę złota. No to chyba ubiliśmy interes. Dawaj tę koszulę. Trochę ją przerobimy, okej? Owinę ją wokół talii i zapnę aż do samego dołu. Następnie wezmę rękawy i zawiążę je z tyłu. Zrobię ładne wiązanie z kokardą. Widzicie? Urocze, prawda? Wygląda, jakby zawsze tam była. Została jeszcze ostatnia rzecz. Okej, pozbądźmy się tych spodni. Nie pasują do mojego nowego stylu. Ale skarpetki zatrzymam. Do tego jakieś fajne szpilki. I jestem wystrojona na imprezkę. A teraz czas na tańce. No i co ty na to? Nieźle jak na nudną koszulę, co? Narka! Imponujące, ale ja najlepiej na tym wyszedłem. O tak! Wow, to miejsce jest super. I pomyśleć, że prawie mnie nie wpuścili. Ta koszula wymiata! Wyglądasz bosko. Nigdy czegoś takiego nie widziałam. O, dzięki. A teraz się zabawmy. Zdrówko, dziewczyny. Uhu! Żegnam buty domowe i witam buty wyjściowe. Zobaczmy. Te są już zupełnie niemodne. A może te się nadadzą? Och, zdecydowanie nie. Nie! Fuj! Co to ma być? Rok 2019? Mój pistolet do klejenia. To mi się podoba. Ale najpierw muszę zrobić odlew. Moje palce nie są śliczne. Wystarczy na nie spojrzeć. Teraz zaczyna się prawdziwa zabawa. Zacznę wylewać klej na palce. Wybrałam złoty z brokatem. To oczywiście mój ulubiony kolor. Gdy klej wyschnie, można go zsunąć. Czy ktoś chciałby złote palce? Są jedyne w swoim rodzaju. Zupełnie jak ja. Och! Wynocha. Huh? Wow! Nowe buty! Super! Uwielbiam łączyć ze sobą różne pary. A na dodatek są w moim rozmiarze. Ale mogę jeszcze bardziej je ulepszyć. Obcas pozostaje widoczny. Przepiękne. I zupełnie nic nie kosztowały. Jej! Podobają ci się moje nowe pierścionki? Lubię sprawiać sobie przyjemność. Wow! Złota nigdy za wiele. Wow! Uwielbiam kolekcjonować starą biżuterię. Ten zegarek! To najdroższa rzecz w tym pomieszczeniu. Co? Czy ta sowa próbuje nam coś powiedzieć? Nic nie rozumiem. Ha? To jakiś list. Ciekawe, co tam jest napisane. Jest tylko jeden sposób, by się dowiedzieć. To chyba zaproszenie na pokaz mody. Masz rację. No i? Musimy tam iść. Dobra, ale najpierw akcesoria. Ja nie mam nic takiego. Czy to wszystko jest markowe? Ja nie mam nawet torebki. Och, nie. Co mam tutaj? Ha. Och, też nie. A co jest tutaj? Ło! Eli ma na sobie babcine majtki. Już wiem, pożyczam to. Hej! Au! Mam je! Uff, co się stało? Tak, nadszedł czas na projektowanie. Najpierw wytnę środkową część. W ten sposób będzie bardziej higienicznie. Idealnie! I w taki oto sposób stworzyłam top! Sani? Co to miało być? To
To teraz mój nowy crop top. W sumie to wygląda uroczo. Czuję się zainspirowana. Ja też zaraz coś przerobię. Zobacz, co potrafi ten pasek. Oto jak będę go zakładać. Trzeba tylko ostrożnie przełożyć i związać. Następnie wsunę go tutaj i tutaj. Został jeszcze tylko jeden węzeł. No i proszę, jak wyglądam? Wow, niesamowicie! Idealnie na ciebie pasuje! Wiem. Dobra, idziemy stąd. O rany! Uśmiech! Mogłabym się do tego przyzwyczaić? Buziaki! A potem przenosisz te dwie liczby tutaj. W ten sposób można obliczyć X. Hej, koncert rockowy? To już dziś wieczorem. Patrz, musimy tam iść. Wow! Uszykujmy się. Chwileczkę. Muszę założyć moje koła. No i jeszcze mój diadem. W końcu jestem księżniczką. Szaloną księżniczką. Zdecydowanie. Czekaj, muszę przypudrować nosek. A? Psik! O nie! Psiknęłam za mocno. Fakt. Fujka. O nie! Chyba jest źle. Tak, to dość obrzydliwe. A, czekaj. Patrz, załóż to. Okej. Nie jestem przekonana. Nie. Załóż odwrotnie. Aha, no dobra. Tak, właśnie w ten sposób. Naprawdę? A teraz przełóż. Okej. Jakoś tak? Wow, wyglądasz bardzo szykownie. Podoba ci się? Damy czadu. Cóż, ja chyba pójdę w tym. Słabo. Nigdy nie będę wystarczająco fajna. Ale nie wszystko stracone. Chcecie zmienić zwykłą koszulę w ekstra ciuch? Wystarczy naprasować na niej fajny wzór. Papier woskowany sprawdzi się świetnie. A teraz można zdjąć papier i szaleć na koncercie. Fajne, prawda? Wow! Ja myślę, że tak. Zdecydowanie. Chcesz założyć mój naszyjnik? Ja? Pewnie. Będziesz w nim fajnie wyglądać. To jest niesamowite! Dajmy czadu! Ha! To wygląda całkiem fajnie! A co to za wyprzedaż? Kto do mnie dzwoni? Nie wierzę! Mam dzisiaj randkę? Muszę się przygotować! Po pierwsze, ubrania! Och, nie! Założę te spodnie. O nie, tylko nie plama. To moje ulubione dżinsy. W co ja mam się teraz ubrać? Czy mi się wydaje, czy to wygląda jak motyl? Może uda mi się to naprawić. Stwórzmy motylka. Uroczy. Teraz przykleję go do tej deseczki. Szybko, zanim wyschnie. Teraz pomaluję mojego motyla. Wybrałam głęboką czerń. Zanim stempelek wyschnie, odcisnę go na tkaninie. Możesz ich zrobić tyle, ile chcesz. Ja chcę mieć ich dużo. Teraz przykryję wzory papierem woskowanym i przejadę po nich żelazkiem. Wystarczy kilka ruchów i spodnie są gotowe. Wyglądają uroczo, prawda? I nikt inny takich nie ma. Są wyjątkowe. Dobra, jestem gotowa. 2004, 2005. Co? Panno Eli, ma panienka wiadomość. Możesz podejść. Dziękuję. Miłego dnia. Randka? Mamy sytuację awaryjną. Muszę użyć moich luksusowych perfum.
moja torebka! Au! Co ja zrobiłam? O, rany! Mam odwołać randkę? Hej, nie dam rady przyjść! Albo jednak dam! To sprawdzi się idealnie! Najpierw zrobię nacięcie wzdłuż szwu. Następnie nałożę w tym miejscu klej do tkanin. Zagnę brzeg i go docisnę. Po wyschnięciu zrobię dwa otwory i przymocuję te metalowe elementy. Trzeba to zrobić ładnie i dokładnie. A teraz czas na złoty łańcuszek. Przeciągnę go przez dziurki i zapnę. Jakie to urocze! Wszystko gotowe. Jednak to był szczęśliwy wypadek. Wygląda o wiele lepiej. Randka jednak się odbędzie. Prawie o niej zapomniałam. Do dzieła. No, to dawaj. Zróbmy to raz, a dobrze. Są moje. O, patrz, co narobiłaś. Jeszcze mogą się przydać. Och, dobry pomysł. Wow, świetnie wyglądają. Proszę bardzo. Jakie słodkie. Wow, jeansowa sukienka. Nice. Twoja kolej, Mia. Rewelacja. Dalej, pospiesz się. Staram się. Czemu te rurki nie chcą na mnie wejść? Już, czekaj. Boli mnie od samego patrzenia. Już prawie. Jednak nie. Spróbuję pod innym kątem. Co ty robisz? Jeszcze chwila. Widzisz, przecisnęłam stopę. Uff, nie było łatwo. Okej, teraz druga noga. O, to nie brzmiało dobrze. O nie. Spokojnie, naprawię to. Tymi nożyczkami. Znajdę tylko odpowiednie miejsce na drugiej nogawce. Tu będzie okej. Teraz wystarczy zrobić nacięcie. I gotowe. Nie do końca o to mi chodziło. Muszę je wyrównać. Robią się coraz krótsze. Okej. Stój! Daj mi je. Miałam wszystko pod kontrolą. Akurat. Położę na stole to, co z nich zostało. Wezmę nożyczki i przetnę nimi w poprzek jedną z nogawek. Teraz mamy szorty. Tu mam cyrkonie. Potnę je na paski. A teraz najlepsze. Podkręcimy wygląd szortów. Przyda nam się pistolet na klej. Wystarczy kropla na brzegu szortów. I można przyklejać cyrkonie. I tak z obiema nogawkami szortów. Użyję pasków różnej długości. I gotowe. Nieźle wygląda, co? Oby jej się spodobały. Okej, przymierz je. Wow! Niesamowite! Dzięki, Betty! Zawsze do usług. Jesteś kochana? Dobrze wyglądam. Jeszcze chwila i jestem gotowa. Betty? Co tu się stało? Aleś nasyfiła! Toż to hańba! Wszędzie ubrania i kosmetyki! Masz tu posprzątać, młoda damo! Nie jest tak źle! Żartujesz sobie? Nawet nie wiem! Dobra, ja posprzątam! O, a co my tu mamy? To mi nasuwa pewien pomysł! Byłoby znacznie schludniej! Mogę użyć tych starych jeansów. Warto spróbować. Zrobię sobie miejsce. Zobaczmy, co mamy tutaj. Sporo tych jeansów. Przynajmniej się przydadzą. Biorę się do pracy. Tu mamy moje nożyczki. Zacznę od tej pary. Wytnę tylną kieszeń. Musi pozostać w idealnym stanie. Potrzebuję jeszcze kilku. Teraz wezmę kawałek jeansu. Posmaruję bok klejem.
I przykleję tę sznurówkę. Z drugiej strony zrobię to samo. Resztę sznurówki zawiążę na kokardkę. Potem klejem posmaruję tyły kieszonek. Nie trzeba dużo. Obrócę ją i przykleję do jeansu. Przycisnę i upewnię się, że się trzyma. Przykleję tak pozostałe kieszonki. Ostatnia. Gotowe. Teraz muszę pomyśleć, gdzie to powiesić. Idealnie. Można tu coś przechować. Słyszałaś mnie? Włóż tu swoje kosmetyki. Da się? Da się. Wow, dzięki, mamo. Jest porządek. Mamo? W sumie lepiej nic nie mówić, ha? No, wyszło całkiem nieźle. O, wykręcę jej numer. Cichusieńko, niczego się nie spodziewa. Cii. Bu! Ach! Ups! Co do? Jak to zrobiłaś? Wow, pokaż to. Mia, miałam je na sobie. Mam świetny pomysł. Dodajmy więcej rysunków. Najpierw zrobię szkic zwykłym długopisem. Całkiem, całkiem. Teraz obrysuję go pisakiem. Teraz dodam kolor. Najważniejsze to nie wyjść za linię. Będą super wyglądać. Puszczę wodze wyobraźni. Dodam coś na dole nogawki. Narysuję pieska. Najpierw szkic. Teraz kolor. Będą jedyne w swoim rodzaju. Wow! Zrobię coś z kieszenią. Powinni mi za to płacić. Chyba wystarczy. Nie wierzę. Co ty na to? Wow! Nie wiem, co powiedzieć. Ale masz talent! Od dziś to moje ulubione spodnie. Mega fajne. Dzięki, Mia. O, zaczekaj. Proszę. Poważnie? Dobra, ale ty stawiasz pizzę. Jasne, że idę na imprezę. Hej, misiaczki! Mam nadzieję, że będą fajni chłopcy. Betty, pobawmy się! Nie przeszkadzaj, rozmawiam. Nie wierzę, idzie? O, kocham was, misie! Ciekawe, o czym Betty rozmawia. Muszę być przebiegła. O, ciekawe. Spadaj. O, nudna jesteś. Muszę coś wymyślić. Mogę udawać projektantkę mody. Betty ma nudne ubrania. Naprawię to. Małe nacięcie tutaj. O tak, od razu lepiej. Jest taki... Ej, to moje! Co to było? Stój! Co? Co za bachor? Oddawaj to. Zniszczyłaś ją. Ale dobrze się bawiłam. Chwila. Może nie muszę jej wyrzucać? Wciąż mogę ją nosić. Najpierw złożę ją na pół. Potem zrobię pośrodku nacięcie. Musi być równo. Teraz odetnę rękawy i boki. Zrobię więcej nacięć. Zatrzymam się tuż przy kołnierzyku. Po rozłożeniu mamy frędzle. Okej, rozłożę je. Wezmę dwa frędzle i je zwiążę. Z pozostałymi zrobię to samo, jakbym plotła warkocze. Dodam supełki. O tak. To ma przypominać siatkę. Wow, o to mi chodziło. Ale tak tego nie włożę. Znacznie lepiej. Wow, jest urocza. I tak jesteś nudna. Gotowa na imprezę. Ha, może zrobię też coś z torebką. Mia, nie. Już za chwilę pierwsza randka. Oby się nie spóźnił. Czyżby mnie wystawił? Gdzie jesteś? Och, czemu ciągle mnie to spotyka? Pyszny shake. Huh? Czy to Mia? Mia, hej, co tam?
Dobrze cię widzieć. Dawno cię nie widziałam. Ach! Ups! Moja spódnica! Przyszłam na randkę! Naprawdę? Spokojnie, wiem co robić. Zawsze mam ją przy sobie. W razie W. Top jest okej. Gorzej ze spódnicą, nie widzisz? Po prostu ją włóż. Tak jest. Dajesz, dajesz. I po co ja to robię? Nie widzę tego. Czekaj, pomogę. Poprawmy ramionczka. Co chcesz zrobić? Teraz ściągniemy ją w dół. I przerobimy na spódnicę. Zdejmij tę poplamioną. Nówka sztuka. Ups. Wow, jesteś najlepsza. Och, zaraz to będzie. Powodzenia. Dzięki. O, mój napój. Dzięki. Naleję pani. O, ktoś dzwoni. Chwileczkę. Nie! Znowu? Przepraszam, nie zdara ze mnie. Zaraz, mam pomysł. Użyjemy tej apaszki. Warto spróbować. Owinę się nią i przytrzymam końce. Wezmę pierścionek i przewlekę przez niego apaszkę. Wsunę pierścionek najdalej jak się da. Apaszka ciaśniej mnie opina. Teraz zawiążę końce apaszki na szyi. Właśnie tak. Wygląda pani nieziemsko. Naprawdę świetnie. Co za ulga. Proszę sobie usiąść. Spróbujmy jeszcze raz. Przepraszam. Trochę się boję. Uff. Przyszedłeś. Przepraszam, to dla ciebie. Ups. Nie chciałem. O nie. Nie. Nie będzie drugiej randki, co? Betty! Nie mam już więcej bluzek. Mam dość. Chcę być sama. Ach, nie lubię robić na drutach. Ale przynajmniej spędzam miło czas z moją wnuczką. Wow, co to jest? Gotowe. Wspaniale. Kochanie, skarbie, zobacz co dla ciebie mam. He? O, zrobiłaś mi sweter. Dziękuję. Proszę. Wow, ciężki. Podoba ci się? Dziękuję. Jest śliczny. Nie mogę go założyć do szkoły. Wszyscy mnie wyśmieją. I stracę szacunek. Ha, ale się ubrała. Buu, głupia laska. Ach, nie mogę do tego dopuścić. Babciu? O, zasnęła. Kurczę, i co ja mam zrobić z tym swetrem? Zaraz, chyba już wiem. To będzie genialne. Odpicuję go tak, żeby nadawał się do noszenia. Zsunę tylko nieco ten golf. Okej, może być. Ale zostały mi te rękawy. Wiem, zwiążę je w talii i będą wyglądały jak pasek. Jeszcze uroczy supeł, a to schowam pod materiał, żeby się nie rzucało w oczy. Od oversize'owego swetra do swetrowej sukienki. O, ale słodko sobie śpi. Nie mogę jej obudzić. Drzemka dobrze jej zrobi. Zawsze o mnie dba. Ciekawe, czy teraz będą się śmiać. Wow, ale cudowna sukienka. Dzięki, babcia mi ją zrobiła. Woo, pora na imprezkę. Siemanko, mam dla ciebie prezent. Ojejku, dziękuję. Nie ma za co, żarełko. Uwielbiam prezenty, zwłaszcza na urodziny. Ciekawe, co to? O, wow, co to jest? Ktoś tu nie ma gustu. I co, podoba ci się? To spódnica? Bardzo długa. To spodnie. Moim zdaniem kolor wymiata. O nie, są paskudne. Czekaj, nie martw się, możemy to naprawić. O, okej, spróbujmy. Dobra, pora rozprawić się z tą masakrą. Najpierw zakładamy te szerokie pantalony i bierzemy nożyczki. Odcinamy tą nogawkę.
Okej, teraz je ściągamy. I tak spodnie stały się bluzką. Ta nogawka będzie rękawem. I już, teraz to ja rozumiem. Hej, wróciłam. Wow, ekstra. Nie wiedziałem, że można je tak nosić. Faceci. Ale to będzie super wycieczka. Zobaczysz, jak się opalę. Kupiłam nawet bilety na pierwszą klasę. Do zobaczenia. Muszę się skończyć pakować. Wezmę wszystko. Jeszcze kapelusz? Te buty mi się nie przydadzą. Muszę jeszcze wziąć klapki. Powinny tu gdzieś być. Mysz! Zeżarła moje klapki! Oddawaj to, szczurze! Oddawaj! I wynocha mi stąd! Poszła sobie. Zaraz, mam genialny pomysł. Wezmę stare kalosze i odetnę ten kawałek. Dobra, wyszło idealnie. Teraz robimy kolejne cięcie w tym samym miejscu. I gotowe. Uhu, super. Moje nowe klapeczki. Idealne. I co ty na to, głupi gryzoniu? No to idziemy na plażę. Pora zrobić pranie. Dobrze, że nie ma tego dużo. O, moje ulubione dżinsy. Uwielbiam je. I już koniec. Okej, za chwilę powinny być czyste. Sprawdzę czas na zegarku. Mogę w sumie tu poczekać. Wow, ale się dużo nauczyłam. No, czekam, aż skończy się pranie. O, już! Oddzwonię do ciebie później. Okej. Najpierw spódnica. Co? Co jest? Co się z nią stało? Nie, 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 to się nie dzieje naprawdę. Tylko nie moje ulubione dżinsy. Nic im nie jest. Ale lepiej je przymierzę. No dalej, właśnie. Muszę je dobrze nadciągnąć. Nic z tego. Też się skurczyły. Zniszczyłam swoje ulubione spodnie. Teraz cały dzień będzie do bani. Ta pralka mnie chyba nie lubi. Zaraz, może uda mi się je uratować. Włożę je nieco inaczej. Najpierw wsunę nogawki, a potem podciągnę resztę. Tak, udało się, oszukałam system. Żegnaj, spódniczko, już mi nie będziesz potrzebna. Tak, moje dżinsy jakoś to przeżyły. I wciąż wyglądają znakomicie. To będzie jednak cudowny dzień. To chyba tutaj. To pewnie kurier. Paczka dla pani. Uwielbiam takie prezenty, a ten szedł do mnie aż z Australii. Muszę tylko to otworzyć. No dalej, otwieraj się. Nic z tego. O, no pewnie. Wezmę nożyczki. Ha, i co ty na to? Muszę to dobrze przeciąć. Okej, to otwieramy. O nie! Pocięłam sobie płaszcz. Do wyrzucenia. I co ja takiego narobiłam? Może uda mi się go jakoś odratować. Okej, założę go i sprawdzę. Znów będą mi potrzebne nożyczki. Obetnę płaszcz w tym miejscu. Okej, świetnie. Teraz to będzie moja spódnica. Zapnę ją na guziki, żeby się nie zsuwała.
Okej, mam bolerko i spódniczkę. Wow, ale fajnie wyglądam. Muszę sobie zrobić zdjęcie. Czuję, że posypią się lajki. Tak, muszę jej to wysłać. Oby jej się spodobało. Tak, powiedziała, że fajne. Tak. Nareszcie relaks. Zasługuję na odpoczynek. Okej, przebiorę się w strój. O nie, co on taki brudny? Kurczę, zapomniałam, że schowałam tam batonika. Nie mogę go teraz założyć. I co by tu zrobić? Zaraz, wiem jak to naprawić. Będę potrzebować tej tkaniny z kapelusza. Okej, przede mną sporo pracy. Super. Najpierw przewiążę ją w talii. Okej, prawie jak spódnica. Ale to jeszcze nie koniec. Przeciągnę ją między nogami. I przełożę za supełkiem. Teraz zroluję górę w ten sposób. I zawiążę ją z tyłu na plecach. Dobra, trzyma się. Tada, zrobiłam sobie kostium kąpielowy. I mogę się opalać. Trzeba pamiętać o nawodnieniu. Wow, ale wypasiony kostium. Nie gap się na nią. Idziemy. Wiem o tym. Dziękuję. Cześć. O, jak ona dziś ładnie wygląda. A ja... Cóż, nie tak ładnie. Szkoda. O, ona ma zbyt niską samoocenę. Hej, wiem co zrobić, żeby jej poprawić humor. Pomoże mi w tym ta para nożyczek. Co ty z tym robisz? Zaczynam się ciebie bać. Nie! Tak, nie ruszaj się. Zrobię parę cięć. Tu rozetnę wzdłuż szwu. Ha, tak, jestem genialna. Teraz zabiorę ci rękawy. Wow, to spora poprawa, ale jeszcze nie skończyliśmy. O, okulary. Po prostu je zdejmę. Nie muszę nic widzieć. Rozciągnę nieco tę dziurę. Już! Okej, przyniosłam sok zgodnie z obietnicą. A ja mam kubki, ale to nie koniec, o nie. Przyniosłam też czekoladową rozkosz. O rety, jak ja to uwielbiam. Ja też, od razu to otworzę. Co za pyszna czekolada. Posmaruję kromkę chleba. Proszę bardzo, to dla ciebie. Super, wielkie dzięki, przyda mi się serwetka. Jakie to pyszne. Dzięki. Nie ma za co. Po to się ma, przyjaciół. Teraz moja kolej. O nie. Spadło mi na koszulkę. O nie. Zaraz, weź serwetkę. To pomoże. Dziękuję. Oby dało się zetrzeć. Nie, jeszcze bardziej rozmazałam. O rety, muszę znaleźć jakiś sposób, żeby pomóc. Wiem, wstążki we włosach. To rozwiązanie. Co mam z nimi zrobić? Zaufaj mi, zdejmij koszulkę, a teraz odwróć. W porządku, pora na wstążkę. Przewlokę ją przez ramionczka. Jesteś gotowa? Przełóż to przez głowę. Świetnie, ale to nie koniec. Złapię za wstążkę. Przeciągnę ją przez koszulkę. Z drugiej strony to samo. A, już łapię, wiem co zrobić. Zwiążę za plecami. Cześć dziewczyny, przyszliśmy na piknik. Uratowałam cię w ostatniej chwili. O kurczę, świetnie się dziś ubrałaś. O, dzięki, smacznego, mamy mnóstwo jedzenia. Niech spojrzę. Wow, jaka fajna stylizacja, cudo. O nie, jest okropnie droga. Upewnię się, tak, mam puste kieszenie. A może tutaj? A niech to, $1. Cóż, jakoś sobie poradzę. Nie, nie, w życiu to się na pewno nie przyda. O, znalazłam. Czego właśnie potrzebuję? O kurczę, skąd się wzięła ta dziura? To chyba jakiś żart. Zaraz, już wiem co zrobię. W porządku, mam dziurawe spodnie i nożyczki. Pora je pociąć. Zacznę tutaj. Będę ostrożna, żeby nie było krzywo. Super, teraz skręcam w tę stronę. Tu jest dziura. Wytnę fragment wokół niej. Proszę, zamieniłam dziurawe portki w śliczną bluzę. Genialne.
Wiecie co? Zrobię sobie zdjęcie. W porządku, muza gra, biorę farbę. Maluję graffiti. Uwielbiam ten kolor. Świetnie mi idzie. Jeszcze trochę tutaj. Czemu jestem sama? Napiszę do niego. Siedzę i czekam na ciebie. Denerwujące. Co to? O nie, niemożliwe. Mokra farba. Nie, nie do wiary. Cała ręka upoprana farbą. Chwila. O nie, moje spodnie. Usiadłam na świeżej farbie. To okropne. Czemu mnie to spotyka? Co teraz zrobię? Może uda się to zetrzeć? Najpierw porządnie wytrę rękę. To nic nie pomogło. Da się zetrzeć z materiału? Wcale nie znika. To najgorsza rzecz, jaka mnie w życiu spotkała. Ta, całkiem nieźle mi idzie. Super. Czy ta dziewczyna płacze? Oj, strasznie mi jej szkoda. Taka zapłakana. Ej, chyba wiem, jak ci pomóc. To było do mnie? Tylko ty tu jesteś. Podejdź do mnie. I tak nie mam nic do stracenia. No, no, no. Już nie płacz. Proszę, weź to. O, rety. Oj, wybacz. Tu mam prawdziwą chusteczkę. Nie, daj mi spokój. To nie pomaga. Czekaj, czekaj. Pomogę ci rozwiązać problem. Nie rusz się. Pomaluję ci spodnie sprayem. Dobrze, teraz się odwróć. Dzięki, świetnie mi idzie. Pociągnę kolor w dół nogawki, a z boku pomaluję na żółto. Świetnie to wygląda. Jeszcze z drugiej strony. Tak, więcej farby, wszystko zamaluję. O kurczę, to wygląda pięknie, nie do wiary. Nie musisz dziękować, jestem zadowolony. Wow. Proszę, zapłacę ci za pomoc. O, wielkie dzięki. Cześć! Niesamowite, że mi tyle zapłaciła. Hej, wybacz, że tak późno. Już jestem. Oj, mam dla ciebie złe wieści. Tak, najpierw chodźmy w tamtą stronę. Chodź. O, wróciłaś? Zrobiłem sobie nowy napis. Oryginalne projekty, $10. Co za okropna pogoda. Dzień dobry, oto nasze dzisiejsze menu. Dzięki. O, ja cię. Siedzi tutaj, zupełnie sam. Patrzy, pomacham do niego zalotnie. Ej, no co jest? Co ze mną nie tak? Chyba podryw jej się nie udał. O, jaka piękna. Czerwone włosy są super, ekstra laska. Co? Gustuje w takich dziewczynach? Przyznam, że to wyjątkowo udany tort. O, muszę przyjąć zamówienie. Idę tam. Dzień dobry. Czym mogę służyć? O, ma pani czerwony fartuch. To mój ulubiony kolor. O, bardzo fajnie. Złoży pan zamówienie? Jasne. Poproszę to. Zaraz, powiedział, że lubi czerwień? Nie mam nic czerwonego. Ani ciuchów, ani włosów. Niesprawiedliwe. Skąd miałam wiedzieć? Zwrócił na nią uwagę, bo ona ma czerwony fartuch. Zdenerwowała się, bo klient ze mną flirtował. Nieważne. Oto pani zamówienie. Życzę smacznego. Nie do wiary, to niesprawiedliwe. Jestem taka zła. Oto pana zamówienie. Proszę. Tak, wygląda wspaniale. Moje ulubione warzywa. Smacznego. Co on tam robi? Je czerwone potrawy? O nie, kolejna dziewczyna ubrana na czerwono. Ona też mu się podoba. To przez czerwone ciuchy. Chwileczkę, a może ja, gdyby tylko... O, rety, chyba wiem, co zrobić. Zobaczmy, czy mam tu cokolwiek czerwonego? No tak, mój czerwony parasol. Po prostu go otworzę i przerobię go na spódnicę. Świetny fason i ten żywy kolor. No, przygląda mi się. Cześć, jak się masz? O, rety, muszę dać tej dziewczynie kwiatek. Ta róża mi cię przypomina, bo jesteś śliczna. O, dziękuję bardzo. Masz ochotę ze mną wyjść? He? Co to takiego jest? Szkielet parasola? Nawet nie wiem, co mam z tym zrobić. O kurczę, jestem taka śpiąca. Pora spać. W końcu porządnie odpocznę. To mój telefon? Gdzie on jest? A, tutaj. Kto dzwoni? Halo? Hej, jestem na imprezie. Jest super.
Przejdź tu jak najszybciej. Brakuje nam ciebie. Jestem zmęczona. Zaraz. Rety, jaka dziś data? Zapomniałam? Nie! Dziś jest ta wielka impreza. Zapomniałam. Jak się ubrać? O, to całkiem niezłe. Okej, rzucę jeszcze okiem w lusterko. Hej, pani, już jestem. Cześć, sorka za spóźnienie. A, dziewczyno, jak ty się ubrałaś? O, tak się ubrała na imprezę? Bardzo śmiały wybór. Fujka. Nie, nie chcę mieć jej w kadrze. Bardzo mi przykro, ale kiepsko wyglądasz. Zbyt niewinnie. Lepiej się przebierz. Nie do wiary, jak mogłam popełnić taki błąd? Muszę jakoś uratować sytuację. Nie, kokardki nie pomogą. Są zbyt niewinne. Koniec z łóżkami. Zaraz. Mam te dwie spinki. Tak, to na pewno mi pomoże. Rozplotę warkocze. No proszę, rozpuszczone włosy. Zaczynam. Świetnie, spinka gotowa? Do dzieła. Podniosę włosy i przyczepię spinkę. Zawinę włosy i znów zepnę. O proszę, teraz je nieco rozciągnę. Zamocuję wszystko wsuwkami do włosów. Teraz fryzura będzie się trzymać. Super. A teraz oczywiście druga strona. Gotowe. Niepotrzebna mi opaska z uszkami. Hej Penny, już jestem. O kurczę, jaką masz piękną fryzurę. Wspaniała. Niesamowite, że tak szybko to zrobiłaś. O, spójrz na nią. Ma znacznie ładniejszą fryzurę. Teraz to koniecznie muszę jej zrobić zdjęcie. Tak, cykaj, wyglądamy świetnie. Jak one wszystkie wspaniale wyglądają. Ale spoko, ja też tak mogę. Pstryknę sobie ładne selfie. Grunt to odpowiednio dobrać kąt. Uwielbiam pozować. Zobaczmy, jak wyszło. Że jak? Okazuje się, że nie tak łatwo zrobić sobie ładne zdjęcie. Przydałby mi się nowy wizerunek. A gdybym tak... Wykorzystam swoje bransoletki. Wsunę je pod top. Przycisnę i umocuję od spodu gumką recepturką. Zrobię tak wzdłuż całej talii. To fajny i prosty sposób na ozdobienie ubrania. Bluzeczka będzie wyglądać ciekawiej, a dodatkowo odsłoni brzuch. Wow, rewelacja! Ale wciąż muszę coś zrobić z włosami. Tylko co? Ha! Chyba już wiem. Mam akurat pod ręką śliczne kwiatki. Idealnie nadadzą się jako akcesoria do włosów. Robi wrażenie, co? Sama matka natura byłaby dumna. I ten makijaż? Wow! Selfie, podejście drugie. I jak teraz? Te wyglądają 100 razy lepiej. Mogłabym wystąpić tak na pokazie mody. Czas na codzienny trening. Czasami dobrze się porządnie spocić. Najpierw się przebiorę. Przecież nie będę ćwiczyła w sukience. To moje ulubione tenisówki. Są takie kolorowe. No i oczywiście spodnie od dresu. Super wygodne, a przy okazji stylowe. Nawet na siłowni trzeba się prezentować. Okej, gdzie koszulka? Aha, tutaj. Zaraz, coś jest nie tak. Byłam pewna, że ją wyprałam. Ale plamy potu sugerują, że jednak nie. Fuj! Nie założę takiego syfu. Może znajdę zapasową koszulkę? Ciekawe, czyje to? Chwileczkę. Mam pomysł! Nie jestem z tego dumna, ale to wyjątkowa sytuacja. Później najwyżej przeproszę i odkupię. Położę majteczki na płaskiej powierzchni. Będę potrzebować nożyczek. Natnę majtki przez środek do połowy. Mniej więcej tak. Przymierzmy. Kto by pomyślał? Uroczy sportowy top z bielizny. Jest tu kto? Psst! Ashley! Hej, Ashley! Co jest? Głupia sprawa. Chyba zgubiłam swoje majtki. Nie widziałaś ich gdzieś? Sorki, nie wiem, o czym mówisz. Ha, ten top wygląda znajomo. Bardzo znajomo. Czyżby? Nie, to niemożliwe. Powodzenia w poszukiwaniach. Dzięki, tylko... nie patrz, jak się schylam, okej? Okay? Jasne. Po treningu zawsze mam apetyt. W końcu możemy normalnie pogadać i zjeść ciasto. Wow, spójrz na nią, jak z okładki jakiegoś magazynu. Uwielbiam moją torebkę, super śliczna i modna. Wow, rzeczywiście, też bym chciała mieć taką torebkę. W każdym razie nie uwierzysz, ale Kevin wczoraj otwarcie ze mną flirtował. Ashley, słuchasz w ogóle? Halo, halo,
Ziemia do Ashley! Co ci jest? Tylko popatrz na tę torebkę. Mechate serduszko? Chcę taką. No, skoro tak, to dostaniesz taką samą torebkę. Po to są przyjaciółki. Zaraz wracam. Spokojnie, cel niczego nie podejrzewa. Spróbuję odwrócić jej uwagę. Przepraszam. Poproszę wodę i pizzę, Margarita. O, myślałam, że jesteś kelnerką. Nie zupełnie. Patrz, Kim Kardashian. Co? Gdzie? Narka! Mam talent do kradzieży. Ups, a może nie? Nie ruszaj się. Jesteś w niezłych tarapatach, młoda damo. Aż strach pomyśleć. Okej, kradzież odpada. Ale co mi pozostaje? Na pewno coś wykombinuję. I to szybko. Urocza torebeczka. Zanim Ash zwariuje do reszty. Ha, a może by tak? Zastrzyk kofeiny. Muszę się rano napić kawy. A ja muszę zdobyć wełnę z twojego sweterka. O to chodziło. Czemu nagle zrobiło mi się zimno? Mogłabym przysiąc, że miałam na sobie sweter. Czego mi jeszcze potrzeba? Zobaczmy. Sorki, to w słusznej sprawie. Mam już wszystko. Położę plastikową siatkę na płaskiej powierzchni. Uzbroję się w nożyczki i zacznę nacinać plastik. Najpierw przytnę siatkę wzdłuż dłuższego boku, a później z dwóch rogów odetnę ukośne kawałki. Docelowy kształt wygląda tak. Teraz potrzebne będzie zapięcie do torebki. Ja użyję tego twist, ozdobnego w kształcie modelka. Umieszczę je na siatce, na przykład w tym miejscu, i porządnie przykręcę. Czas na kolejny etap. Na długą plastikową igłę. Zamiast nici nawlekę wełnę. Szycie w tym wypadku polega na przewlekaniu wełny przez dziurki. To bardzo łatwe, chociaż wymaga sporo cierpliwości. Zrobię tak wzdłuż całej długości siatki, nie zostawiając żadnych przerw. To nawet relaksujące. Następnie do plastiku zamocuję złoty łańcuszek i nawlekę wełnę przez ogniwa. Na samym końcu po prostu pociągnę za wełnę. Mam też dwa mniejsze wycięte kawałki plastiku. Umieszczę je po bokach i zszyję z resztą. Tak spreparowaną siatkę zagnę w kształt torebki. Teraz pozostaje jedynie przyczepić łańcuch. Zamknąć klapkę i przekręcić zapięcie. Mam nadzieję, że Ashley będzie zadowolona. Jaka mięciutka. Hej, Ash! Wow! Mogę? Niesamowita! Zawsze marzyłam o takiej torebce. A to ciekawe. Wygląda prawie jak moja. A to miał być ponoć unikalny design. Haha! Nie wiem, jak ci dziękować. Wreszcie koniec lekcji. Myślałam, że się tam ugotuję. Po to zakładałam dzisiaj taką ciepłą bluzę. Muszę ją zdjąć. Uff, od razu chłodniej. Tylko co zrobić z bluzą? Nie mieści mi się w plecaku. Za dużo podręczników. No cóż, będę ją nosić na ramieniu. A niech to. Tak też się nie da. To zaczyna być wkurzające. Ale spokojnie, głęboki oddech. Jest proste rozwiązanie. Po prostu zawiążę ją sobie w talii. Problem z głowy. Plus wygląda fajowo. Okej, biorę plecak i lecę. Nie chcę się spóźnić na kolejne zajęcia. Ups! Auć! To bolało! Hej! Jesteś aniołem? Jeśli wierzyć Kevinowi, co porabiasz na podłodze? Pomogę ci wstać. Dzięki! Co ci się stało? Głupia bluza z kapturem! Zsunęła mi się z talii i się potknęłam. Ach, znam ten ból. Jest na to genialny trik. Pokażę ci. Złożoną bluzę przerzucasz wzdłuż tułowia. Zawiązujesz rękawy z przodu. Zaciągasz je mocno. A potem dodatkowo zawijasz. O tak, dzięki temu na pewno ci się nie rozwiąże. Wow, ale super! Genialne rozwiązanie! Mówiłam? I na 100% nie spadnie? Poczekaj, wypróbuję. Ha, masz rację! Wow, nigdy bym na to nie wpadła! Prosty trik, a jak ułatwia życie! Dobra, bo spóźnimy się na lekcję. Wow, wszyscy tu wyglądają tak stylowo. Szczęściarze! Szkoda, że ja tak nie mogę. O, ciekawe. Nie może być. Dziewczyno, zrób coś z tymi brwiami. Lepiej łap za pęsetę. Czy ta gazeta mnie właśnie obraziła?
Chyba nie jest aż tak źle, co? Może faktycznie powinnam z nimi coś zrobić? Tylko jak? Nie mam pensety. O, mój piórnik. Może coś tu znajdę? Klej? Nie. O, szczoteczka. Nie, też nie. Jest tylko jedno rozwiązanie. Trzeba iść na zakupy. Wow, ile tu fajnych rzeczy. Muszą tu mieć pensetę? Tylko gdzie? Aha! Wow, jaki wybór. O, te będą dobre. Sprawdzą się idealnie. Wkrótce będę miała dwie brwi. Super. Poproszę to. Jasne, zaraz ją Wow. Tyle wystarczy? Nie, ona kosztuje 50 dolarów. Tyle za pensetę? Nie stać mnie. Hej, zaczekaj, pomogę ci. Możesz użyć monet jako pensety. Zaufaj mi. Ale będzie boleć? Zaraz się przekonamy. Widzisz, można nimi wyrywać włoski. Zaraz doprowadzimy twoje brwi do porządku. Dobrze, że na zapleczu mam odkurzacz. No i gotowe. Sama zobacz. Wow! Wspaniale! Dziękuję! Nie ma za co. A ja na to... Sorry, ale nie potrzebuję kolejnego kucyka. Ej, patrz, impreza! I do tego dzisiaj! Tak! Księżniczki uwielbiają imprezy. Ale w tym nie mogę iść. Muszę się przebrać. Może to. Tak, to się nazywa kiecka na miarę księżniczki. Wow, piękna. Też się muszę przebrać. Myślałam, że to się tak robi. Coś mi nie wychodzi. A ta gdzie leci? No raczej, że na podłogę. Muszę ją podnieść. Zaraz. Chyba mam pomysł. Wyszła dokładnie tak, jak ją sobie wyobrażałam. Jest przepiękna. Co tam? O, wow! A co to za fajna sukienka? Dzięki. Sama ją zrobiłam. Jak ci się podoba impreza? Chwileczkę. Cześć, my na imprezę. Wchodź. Hej. Miłej zabawy. Ja też mogę? Nie tak szybko. Tutaj każdy musi zabłysnąć, a ty nie spełniasz tego warunku. Ale mój styl jest w porządku. No to sobie nie wejdę. Wow, a to co? Chyba mam pomysł. Użyję dywersji. Chcę błyskotek? To będzie je miała. A co my tu mamy? Po cichu, bezszelestnie. Hej, a ty co sobie myślisz? Zjeżdżaj stąd. Co za tupet? Przynajmniej mam nowy pierścionek. Wszystko na nic. Psst. Hej, tutaj! A ty to kto? Tego szukasz? Wow, jaki wybór! Wezmę te! To cię będzie kosztować! Dzięki, nieznajomy! Jakby co, nigdy mnie tu nie było! Teraz mogę się przygotować! Przypnę te klejnoty do włosów! Łatwizna! Ile błysku! Wystarczy użyć tego gadżetu, by wpleść klejnoty między włosy. Wow! Woohoo! Uwielbiam ten numer. Wow, co to za blask! Podoba ci się? Jeszcze jak! Możesz wejść. Dzięki. Cóż za ciekawy styl. To o której idziemy na obiad? Dobra, brzmi nieźle. Chińszczyzny nigdy nie odmawiam. Uff, ciężkie te książki. Czemu ich tyle mam? Okej, mam, tylko zamknę szafkę. Nie, torebka mi spada. Ale to wkurzające. Nie, nie, jestem, mów dalej. Chodź tu, durna. Na górę, ale już.
Oby zadziałało. Tylko ostrożnie. Nie działa. Spróbuję czegoś innego. Głęboko oddychaj. Wdech, wydech. Spokój. Bądź tu i teraz. Oddychaj. Właśnie. Równowaga, harmonia. Z drogi blokujesz korytarz. Ej, wariatka! O, chyba mam pomysł. To na bank zadziała. Przyda się torebka. A raczej pasek od niej. Odepnę z jednej strony i przełożę pod rączką. Zapinamy z powrotem. To działa! Z jednego paska zrobiły się dwa. Tada! Moja torebka jest teraz plecakiem. Teraz nie zsunie mi się z ramienia. Jak uroczo wygląda! Koniec problemów z paskiem. Już mi nie spadnie. Można iść na lekcję. Nie! O nie! Zgniotłam torebkę! Uff! Ani zadraśnięcia. Wow! Idę z Aleksem na imprezę! Nie mogę się doczekać! Ale potrzebuję ciuchów! Co mam założyć? A? Gdzie moje wszystkie rzeczy? Muszę chyba iść na zakupy. Hej, siostrzyczko! Jestem projektantką mody! Hej, to moje! Przestań! Zniszczysz mi wszystkie ubrania! Chciałam tylko, żeby były ładniejsze. Spójrz! Mnie się podoba! Mam specjalne narzędzie! Zabawka? No świetnie! To nie zabawka, zobacz! Widzisz? Od razu dodaję im blasku. Czytałam, że to popularne w Paryżu. Uff, bycie ikoną stylu to ciężka robota. Jakie ładne! Jesteś taka zdolna! Masz, zasłużyłaś! O, dzięki! Chyba jestem gotowa na randkę! Życz mi powodzenia! Szkoła... Rany? Ale wstyd! W tej robocie już chyba widziałam wszystko. Ach, wracam do pracy. To będzie niesamowita impreza! Wow, niezłe wdzianko! Mindy, wyglądasz szałowo! Ty to wiesz, jak się ubrać na imprezę? Naprawdę stylowe buty! Aha! Zaczekaj, nie możesz tak po prostu wejść. Sprawdzamy tutaj wzrost. Trochę jak w parku rozrywki, tyle że my nie wpuszczamy żadnych dzieciaków. Serio? Chodź, zobaczymy, czy jesteś wystarczająco wysoka. Stań tu pod ścianą. Zobaczmy. Miary nie oszukasz. Ale bez obaw, jesteś wystarczająco wysoka. Możesz wejść. Impreza dopiero się rozkręca. Hej, John! Przyjdź do mnie później, okej? Cześć! Och! Ależ mnie przestraszyłaś! Musisz się tak zakradać cichaczem? No nie wierzę. To jakiś kostium? Skarpetki w dinozaury i adidasy? Sama się tak ubrałaś, czy ktoś cię zmusił? Hej, John! Widziałeś ją? Dokładnie. Dobra, chodź tu, zmierzymy cię. Okej. Bez szans. Co? Ale... ale osiemnastka! Co osiemnastka? Musisz znaleźć sobie inną imprezę. A nie możesz dla mnie zrobić wyjątku? Coś ty powiedziała? Chyba się przesłyszałam. Proszę, bardzo proszę! Nie ma mowy! Skoro powiedziałam, że nie możesz tam wejść, to nie możesz! Zmykaj stąd! Skoro tak stawiasz sprawy, ale nie musisz być aż taka wredna! Zjeżdżaj stąd, już! No i dobrze! Znikam! To niesprawiedliwe! I tak nie chciałam iść na tą głupią imprezę! Pewnie jest tam jeszcze więcej niemiłych osób. Takich jak ona. Tylko co ja teraz zrobię? Musi być jakiś sposób. Hej!
Zaraz! Chyba już wiem! Tak, to musi zadziałać! Zdejmę tylko najpierw buty! I zwinę skarpetki! Po czym je również zdejmę! Ale muszę zwinąć je do końca! Powinny wyglądać jak ponczuś! Gotowe! Kompaktowo, tak jak chciałam! Schowam je tutaj! I założę buty z powrotem na nogi! Zobaczmy! Ale różnica, co? To był świetny pomysł! Skarpetki w butach sprawią, że będę wyższa! Wpuścisz mnie na imprezę, proszę? Znowu ty? Mówiłam, żebyś się tu nie pokazywała! Zaczekaj! Zmierz mnie najpierw! Ech, niech ci będzie! To i tak ci w niczym nie pomoże! Dobra, widzisz? Mierzysz dokładnie tyle samo, co... Zaraz! Jakim cudem jesteś wyższa? Nie rozumiem! Co tu się dzieje? Dziwne! Zasady to zasady! Możesz wejść! Uhu! Imprezo! Nadchodzę! No już, do środka! Nie rozumiem! Jakim cudem tak szybko urosła? Chyba musi mieć jakieś supergeny! Nie wierzę! Jakie buciki! Huh? Cześć, Mindy! Śliczne masz buty! Musisz mi powiedzieć, gdzie je kupiłaś! Pozwól! Wow, teraz ma to sens! A jak ci się podobają moje? Wow! Są piękne! Wyglądasz w nich bosko! Kochana jesteś! Pasują mi do bluzki, co nie? Hej, dziewczyny! Ten kolor jest przecudowny! Coś nie tak? Co to za buty? Jakaś katastrofa! Ale wstyd! Nigdy bym czegoś takiego nie założyła! Co nie? Mnie się podobają! Pasują mi do wszystkich ciuchów! Odczepcie się! Co to było? Chyba na coś nadepnęłam! To kredka! Teraz jest do wyrzucenia! Chyba że... Już ja im pokażę! Wezmę resztę moich kredek! Nadadzą moim butom świeży wygląd! Najpierw nałożę klej na kredkę! Od góry do dołu! A następnie przykleję ją do buta. Podobnie zrobię z resztą. Obkleję tak nimi cały obcas. Im wyżej, tym dłuższych kredek użyję. To już ostatnia. Tyle na nim kolorów. Zmienię też odcień samego buta. No i nie mogę zapomnieć o drugim. I na co komu drogie butiki? Nie mogę się doczekać, by je założyć. Ekstra! Po szkole idę na zakupy. Idziesz ze mną? Oj, ja cię! Spójrz na te buty! I co myślicie, dziewczyny? Ładne, prawda? Zamknijcie buzię, bo jeszcze muchy wam wlecą. Wow! Ale pospałam! Która godzina? O nie! Jestem spóźniona! Nie zdążę się wyszykować! Wow! Muszę działać szybko! Już wiem, co zrobię! Oby zadziałało! Wow! Szybko poszło! Przyznajcie, to było całkiem dobre! Nieźle, ale czegoś jeszcze brakuje! Wiem! Eyeliner! Dokładnie tego szukałam! Tylko lekka kreseczka! Okej, to nie miało tak wyglądać! Spróbujmy jeszcze raz! Ha? To trudniejsze niż się spodziewałam! Nie mogę się tak pokazać! O nie! Nie mam już czasu, by to poprawić! Muszę się skupić! Tylko powolutku! Ach! Ta kredka nie działa! Co jest? Skończyła się! A to pech! Muszę to zetrzeć! Hej, Ashley! Gotowa? Musimy już iść! Ashley! Wszystko gra?
Chyba nie do końca. Odważny makijaż. Miałam pewne trudności. Nie martw się, pomogę ci. Wystarczy kawałek taśmy. Naprawdę? Przyklej tuż pod okiem. Aha, już rozumiem. Warto spróbować. Ta sztuczka pozwoli ci zrobić idealny makijaż oczu. Przyklej pasek taśmy tak, by przebiegał pod oczami i równocześnie pod nosem. Następnie doklej mniejszy tuż nad powieką. To wygląda śmiesznie, ale zaufaj mi. Teraz nałóż trochę cienia do powiek na palec. I wetrzyj go w miejsce między kawałkami taśmy maskującej. Pomoże uzyskać pożądany kształt. Możesz już zdjąć. Oto twój idealny makijaż. Wygląda wspaniale! A nie mówiłam? No, musimy się zbierać. Ach, racja. Nie ma tu nic ładnego. O, mój Boże, znalazłam! Idealna spódnica, jest piękna! Muszę ją mieć. Nie, zasługuję na nią. Marzyłam o takim materiale. Idziesz ze mną. Zaraz, utknęła. Nie, ta kiecka jest moja. Mogę tak cały dzień. Ach tak, a ja mam siłę na cały tydzień. Zobaczyłam ją pierwsza, jest moja. Nieprawda, moja, oddawaj. Doskonałe zwycięstwo. Jest, wygrałam, przecież mówiłam. To nie koniec, jeszcze cię dopadnę. Będę tu na ciebie czekać. Zachwyćmy się zdobyczą z bitwy. Zwijam się. Będzie świetnie na mnie leżeć. O nie, za duża. Ha, wygrałaś niepasującą kieckę, żal. Jak to? Musi pasować. Za chwilkę ją zwężę, tylko jak? Czekaj, chyba już wiem jak. Mogę użyć do tego wsówki. Najpierw zbiorę materiał i dopasuję do pasa. A teraz włożę wsówkę. Świetnie, przekręcamy i nic nie widać. Lepiej przejrzeć się w lustrze. Tak jest, wygląda idealnie. A przed chwilą była za duża. Jest idealna, uwielbiam ją. Ble, jest idealna, uwielbiam ją, ble. Szkoda, że wygrałam, prawda? Bywaj i udanego życia. Jeszcze się zemszczę. Muszę zdążyć na lekcję, ale najpierw jeszcze raz sprawdzę swój strój. Trzeba dobrze wyglądać. Idealnie jak zwykle. Zaraz. O nie! Paski do butów są za ciasne. Jakim cudem tego wcześniej nie zauważyłam? Nie mogę pozwolić, by ktokolwiek to zobaczył. Patrzcie na jej buty! Nie głupio ci pokazywać się tak w szkole? Ja to bym się wstydziła. Przestańcie, proszę. Nie mogę do tego dopuścić. Ale co tu zrobić? Ha, już wiem. Przyda mi się mazak. To zajmie zaledwie chwilkę. Po prostu narysuję linię w poprzek małego palca. Tym samym kolorem co pasek. I to samo na drugiej stronie. Od razu lepiej się prezentuje. Kto by pomyślał, że mazak okaże się taki praktyczny. Dobra, lecę na zajęcia. Do re mi, la 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 la. No, na co czekasz? Ach tak, już, już. Tylko nie przesadź z tym makijażem. Jestem naturalnie piękna. To widać. Może trochę szminki na usta? Chwileczkę, ktoś dzwoni. Żartujesz sobie? Halo? Czy ja dobrze słyszę? Że co zrobił? Zaraz tam będę. Wychodź, zaczynamy. Ach, jasne. No nie, nie mogę się tak pokazać publiczności. I co ja teraz zrobię? Och, hej, gdzie ta wizażystka? To jakaś totalna klapa. No dobra, to
To chyba nie jest aż takie trudne. Nawet nieźle mi idzie. Nie no, kogo ja chcę oszukać? Wyglądam jak klaun. Spróbujmy nieco inaczej. Oby tym razem się udało. Opłacało się ćwiczyć tę jogę? Tak, tak, zaraz ją przeprowadzę. To nie tak jak myślisz? Co do? Jednak będzie małe opóźnienie. Próbowałam się sama umalować. Dobra, tylko bez paniki. Muszę szybko coś wymyślić. Super, jeszcze marynarka mi się pruje. Zaraz, chyba mam pewien pomysł. Warto spróbować. Co ty robisz? Nałożę szminkę na kawałek sznurka. Musi tylko być dobrze nią pokryty. Teraz mogę narysować kontury ust. I jeszcze dolna warga. Pora na wypełnienie. No i gotowe. Wow, wspaniale. Wyglądam jak na tym plakacie. Brawo. Co to znaczy, że zaczęliście bez niej? Mindy zaraz tam będzie. Dalej, ruchy. No już. No to do dzieła. Raz, ale gorąco. Dwa, nienawidzę brzuszków. Ja też, ale musimy ćwiczyć. Jennifer, patrz, niezłe ciacho idzie. Wow, zdecydowanie ciacho. Dokąd idzie? Muszę zobaczyć. Ćwiczy z hantlami tuż obok nas. To jak prezent na święta i urodziny jednocześnie. Musisz do niego zagadać. Patrz na te mięśnie. Dobra, tylko się poprawię. Okej, gotowa na podbój. Czekaj, zobacz jak ty się spociłaś. Racja, i co teraz zrobię? W ogóle ten strój nie powala. Chciałabym lepiej wyglądać. Jennifer, mam genialny pomysł. A gdyby tak? Masz rację, to naprawdę genialne. Jedziemy. Najpierw zdejmujemy spodenki. Okej, następny krok. Jedna ręka idzie w nogawkę, potem głowa. Weszła. Teraz druga ręka. I już. Uff. Teraz wyglądam o niebo lepiej. No pewnie. Leć jest cały twój. Jesteś boginią. Niech się pławi w twym blasku. Okej. Idę. Trzymaj kciuki. Naprawdę idzie. Nie mogę patrzeć. Żartuję. Muszę to zobaczyć. Ach, świeżo wyciśnięta miłość. Już prawie gotowe. Okej, co dalej? No tak, powinnam jeszcze coś zrobić z włosami. Może loki? Teraz muszę tylko poczekać. Tyle wystarczy. Co? A gdzie moje loki? Czemu to nie działa? Nie rozumiem. Kabel! Przegryzłeś go? Jak mogłeś? Nie zdołam sama tego naprawić. Czemu zawsze mi się to przytrafia? Mogę zapomnieć o kręconych włosach. Wszystko dobrze, skarbie? Co się stało? Moja lokówka jest popsuta. Spójrz. Może uda mi się pomóc. Potrzebna mi będzie tylko ta szczotka. Co? Ja chcę loki, mamo. Wezmę mały kosmyk twoich włosów i zawinę go wokół szczotki. Muszą być ciasno zwinięte. Trzeba to teraz jakoś podgrzać, więc użyjemy suszarki. I rozpuszczamy. O, jacie! Chcę więcej? To takie proste. Będziesz wyglądać wspaniale. Ostatni kosmyk. No i gotowe. Jak ci się podoba? Są idealne. Dzięki, mamo. Nie ma za co, kochanie. Miłej zabawy. Nawet fajna ta piosenka. Tak, to moja nowa ulubiona nuta. Wow, ta impreza wygląda lepiej niż sądziłam. O, pącz, poczęstuję się. O matko, Jennifer, mamy te same ciuchy. O nie, faktycznie, wyglądamy tak samo.
Już wiesz, czemu chciałam wybrać nam ciuchy? To przez przypadek. Przepraszam. Żartujesz sobie? Jestem cała mokra. Oj, sorki. Wcale nie jest mi przykro. Nara, frajerko. Jak ona mogła mi to zrobić? I co ja pocznę? Chwila, wpadł mi pewien pomysł do głowy. Najpierw zdejmę bluzkę i położę na płaskiej powierzchni. Teraz najtrudniejsze. Tniemy ją nożyczkami. Całkowicie odcinamy kołnierz i rękawy. Tak naprawdę przyda się sam nadruk z przedniej części bluzki. Wszystko inne odłożę na bok. Tniemy dalej. Lekko zaginam i nacinam. To samo po bokach. Z góry na dół. Przesunę całość i otworzę przed następnym krokiem. Muszę zagiąć wewnętrzne górne rogi do środka. Czas na paski, które wycięłam wcześniej. Tylko trochę je rozciągnę. I położę między dwa fragmenty bluzki. Teraz będę je nawlekać naprzemiennie, jakbym sznurowała buty. Ma być ciasno, ale nie za bardzo. Zacznę od góry i będę szła do samego dołu. Jak dojdę do końca, zwiążę paski razem. Teraz przekręcamy i rozprostowujemy. W ten oto sposób wyszła nowa bluzka. Wystarczy dopasować po bokach, żeby pasowała. Przeuroczo. Teraz można imprezować. Wow, patrz na Jennifer! Tak jest! Wróciłam w wielkim stylu. Przesuń się, Ava! Wyglądasz zjawiskowo, Jennifer! Co się dzieje? Ej, tutaj jestem! Sama ją zrobiłaś? Ty to masz skilla! Och, Jennifer i ta jej głupia, urocza bluzka! Ej, dawaj kasę! Nie! Ale laska! Mam liścia w oku! Boli! Ta torebka będzie moja! Idealny łup! Ha! Uff, od razu lepiej! To się okaże! Tak, zajmij się czymś! I mam cię! Dzięki za torebkę! Nic z tego, złodzieju! O nie! Zaraz upadnę! Uch! Chyba tego nie przemyślałem! Sorka! Ten kretyn zniszczył mi drogą torebkę! Nie dzwoni na policję! Nie do wiary! I co mam teraz zrobić? Wszystkie moje rzeczy leżą na ziemi! Ale mam dzisiaj pecha! Mój szal! Jemu nic się nie stało! Czuję, że może uratować tę sytuację! Jeden węzeł tu... I tak na wszystkich rogach! Okej, torba gotowa! Teraz tylko związać te dwa końce. Najlepiej na podwójny supeł. I mamy rączki. Ale sobie zrobiłam fajną torebkę. Idealna na takie sytuacje. I do tego całkiem ładna, co nie? Żaden złodziej nie zepsuje mi humoru. Kończysz już? Ała! Ała! Auć! Nic ci nie jest? Ale panikara? Prawie kończymy. Okej, już. To koniec? Super! Wyglądam jak gwiazda rocka, ale mi będą zazdrościć. Ech, sweter wszystko zasłania. Cały ten ból i nawet nie mogę się pochwalić. Sweter? Co za amatorka? Może go zawiążę? Co ja sobie myślałam? Chyba, że mam pomysł. Wykorzystam ten rękaw. I przełożę tędy rękę. Widzicie? Odsłoniłam cały brzuch. W życiu tak dobrze nie wyglądałam. Fajnie, że ci się podoba. Dziękuję ci bardzo. Znaczy się, jest spoko. Hi, hi, hi. Dziękuję.
Chyba się nie spodobała. Wystarczy tej groteski. Jest pani wredna! Do widzenia! Kto teraz? Emma? Obym nie zemdlała. Już idę. Dużą tu mam konkurencję. Muszę coś wymyślić. Tylko sobie piję kawkę. Ups! Nie zdara ze mnie. Hej! Zwariowałaś? Tak bardzo mi przykro. Nie mogę tak iść. W tym też nie. Ach! Wszystkie starania na nic. Chyba, że włączę kreatywność. Pomyślmy. Myślę, że mogę nieco przerobić tę koszulkę. Duża zmiana, prawda? Wystarczyło użyć wyobraźni. Wow! Skąd ona wzięła ten top? Ma teraz ładniejsze ciuchy ode mnie. O nie! Rzucam karierę modelki! Spokojnie. Powodzenia. A weź się. Co tam się dzieje? Muszę to sprawdzić. Dostała się? A! Casting zamknięty. A ty tu czego? Dzwoń po taksówkę, dziecko. To się nie dzieje, naprawdę. Trójdźwięki są przecudne. Kolejna impreza tematyczna? Serio? Gdzie to ja? Tak. Aloha, Betty! Gotowa na wielkie luau? No, czemu nie? Chodźmy. Nie możesz tak iść. To impreza, nie pogrzeb. No i? Wystraszysz gości. Przywdzieję te kwiatki i już. Aloha! Chodź ze mną. Nie masz innych ciuchów? Będzie ciekawie. Na Hawajach jest teraz zima, co? Żartuję. Czyli nigdzie nie idziemy. Głupie kwiatki. Teraz to mi trochę przykro. Bella? Halo? Co? Przepraszam. Wybaczysz mi. Wiesz, że nie umiem się złościć. Różowa koszulka? Przecież to będzie strzał w dziesiątkę. Trzymaj. To? No dobra. Założę się, że jest za duża. A nie mówiłam? A do tego ma dziurę. To żaden problem. Dziura w koszulce? Jaka dziura? Odetnijcie dół materiału i bierzemy się do pracy. Patrzcie, jakie urocze. Wykorzystajcie nadmiar tkaniny i zróbcie frędzle. Wystarczy je związać w ten sposób. Tada! Wow, ładne to nawet. Dobra robota. Ma się ten talent, co? Idziemy? Dobrze to tańczę? Proszę o ciszę. Macie godzinę na ten sprawdzian. Żadnych rozmów ani ściągania. Możecie zaczynać. Będzie dobrze. Tylko gdzie mój długopis? No nie, piórnik nie chce się otworzyć. No dalej! Niedobrze! Może Jennifer mi pomoże? Psst! Czego? Masz pożyczyć długopis? Proszę! Nie, mam tylko jeden. Wow, dobrze już. Mindy, co ja powiedziałam? Przepraszam, już jestem cicho. I co ja teraz zrobię?
Byłam młoda i ambitna, ale potem dostałam pałę ze sprawdzianu i skończyłam tutaj. Ach, kolejny dzień, kolejne zakupy. Oj, co za biedaczysko. Ma pani jakieś drobne? Jasne. Niech zobaczę. Masz, kup sobie coś. Wielkie dzięki! Jaka pani szczodra! Są jeszcze na świecie dobrzy ludzie! O nie! Nie pozwolę na to! Nie mogę oblać tego sprawdzianu! Zaraz! A może ten spinacz się nada? Położę go płasko na stole. Wezmę pistolet z gorącym klejem. I wypełnię spinacz klejem w środku. Użyję takiego z domieszką brokatu, żeby było ładniej. Zakleję jedynie to oczko, a teraz poczekam, aż wyschnie. Następnie przełożę go przez zamek w piórniku. Udało się! Uff, całe szczęście! Czasem drobne niedogodności potrafią nam uprzykrzyć życie, ale bez obaw. Mamy dla Was proste recepty. Która z naszych propozycji spodobała Wam się najbardziej? Piszcie w komentarzach. Nie zapomnijcie przesłać tego filmiku swoim znajomym i subskrybujcie nasz kanał, gdzie znajdziecie więcej zabawnych materiałów.